Cześć wszystkim! Znowu Pomer 7, dalszy ciąg Tyranii. Dobra, zapomniałem jednej rzeczy. Tak, po pierwsze zapomniałem dać ci nową zbroję, wyekwipować. Po drugie zapomniałem o sigilu precyzyjnego działania. Snowy sigil, akcent. Okazuje się, że jest bardzo, bardzo przydatny. Ponieważ daje nam plus 30 do celności. Przy okazji wiedza Janusza wzrosła, więc możemy poupgrade'ować parę zaklęć. Na przykład temu przyda się dodatkowa celność, ponieważ standardowo to ma celność minus 20. Okej. Okay. Jeszcze możemy mu dodać. To nie, to daje plus 25 wiedzy, więc też nie. Możemy im zasięg zwiększyć. To jest gotowość. Ok. Ok. Tobie co możemy dać? Również możemy dać celność, czas trwania. Czy wolę czas trwania? Doszło mnie nie przez 17 sekund i myślę, że to i tak wystarczy. Ok. Jest jeszcze... Te sigile są bardzo drogie. Czas odzyskiwania i sigil przebicia, meh. Dobra. Kopniak elektryczny. To możemy również dać celność? Nie, nie możemy. Wyrzućmy to. Czas odzyskiwania, to jest mało przydatne. Może czas trwania? Tak, 4 sekundy ogłuszenia to będzie bardzo fajnie. Ok. Tobie już dałem. Tobie za bardzo nic nie mogę dać. Mogę ci celność troszkę znaczy zasięg troszkę zwiększyć. Dobra, tutaj już wszystko jest. Tutaj mogę zasięg zmniejszyć. Wtedy co mogę dać celność? Albo czas trwania? Tylko celność. Dobra, to zróbmy tak. Nie, nadal troszkę za mało. No to przywróćmy tak jak było. I tutaj wszystko jest ok. Ok. Tobie co możemy dać? Celność? Nie wiem, po co miałaby być celność w tym czymś. Tak, 90. Tutaj dużo mu nie dodamy. On ma nie za dużo wiedzy. Ok, to dajmy mu większą celność. W sam raz. I tutaj też pewnie nie za bardzo będziemy mogli coś zwiększyć. Ok, może tak zróbmy. I tutaj tak samo. Ok. Dobra. Tyle na razie zabawy. Pozwiedzajmy tutaj. Czy pozwiedzajmy. Zobaczmy, co tutaj mamy w tych skrzynkach. Po otwarciu jednego z worków w powietrzu nosi się okropny smród. W środku znajduje się reszty zgniłych owoców i zbóż. Ok, tam ktoś jest. Renata. O, jacyś mędrcy. Fajnie. Właśnie, za reputację z mędrcami chyba było coś bardzo fajnego. Wróg przeciwko wytrzymałość. Paraliż przez 11 sekund. Dokładnie. Tak, więc fajnie byłoby dobić tą reputację. Spójrzmy dla nich mili. O, jakaś zwierzyca. Dobra. Po kolei. Kim ty jesteś? Akalia, zauważasz młodą kobietę stojącą z dala od pozostałych mędrców. Wierci się w nerwowych skurczach, przeskakując z nogi na nogę i mrucząc do siebie pod nosem. Choć wydaje się być pełna energii, w jej chorobliwie podkrążonych oczach widać zmęczenie. Nosi się opada na palcach swych stóp, oparszy się o ścianę. Między jednym skurczem a drugim dostrzega cię i woła do ciebie. Hej ty! Tak ty, możesz mi pomóc? Mam tyle spraw na głowę... O, wybacz. Pomyliłem cię z kimś innym. Mi teraz strasznie mi głupio. Więc zapomnij o całej sprawie, bo nie jesteś tą osobą, za którą cię wzięłam, więc nie będziesz mi w stanie pomóc. A ja straciłabym tylko czas wypytując cię o wszystko, tylko po to, żeby dowiedzieć się, że nie możesz mi pomóc, bo nie jesteś osobą, której szukam. Zatem dziękuję, że mnie wysłuchałaś, ale muszę wrócić do moich badań, dlatego już sobie pójdę. Po skokach udaje się kilka kroków dalej i znów opiera się o ścianę, mamrocząc do siebie pod nosem. Okej? Okay? Spoko. Miło było cię poznać. Renata.
Gdy zbliżasz się, widzisz kobietę surowej twarzy. Kłóci się to wyraźnie z przestraszonym młodym mężczyzną. W dłoni trzyma jakieś pismo i podkreśla co pewien czas swoje słowa, wskazując odpowiednie miejsca na papierze. Nagle młodzieniec robi się czerwony i odsuwa się dwa kroki do tyłu, przebiegając oczami po stojących przed nimi zgromadzonych, szukających po nich pomocy. Żaden z członków grupy nie odzajemnia jego spojrzenia. W końcu kobieta ciska w niego papierem i mówi tonem nieznoszącym sprzeciwu. Skończyliśmy. Okej? Okay? Mężczyzna kilkukrotnie próbuje gorączkowo dosięgnąć papieru, zanim mu się to udaje, po czym odwraca się i odchodzi, potykając się. Kobieta zamyka oczy, wzdycha i przykłada dłonie do skroni, masując je przez chwilę. Bierze kolejny głęboki oddech, po czym odwraca się w twoją stronę. Renata zgina się w ukłonie i jej twarz jest spokojna, głos nie wyraża żadnych emocji. Stalowym ficielu losu. Ostatnim, czego się spodziewałem, było pojawienie się wysłannika wzgardzonych. Nazywam się Renata. Nie byliśmy przygotowani na twoje przyjęcie, ponieważ pojmaliśmy ostatnio więźnia, którego obecność narobiła sporo zamieszania. Ale jak mniemam, nie przybywasz tutaj, aby rozprawiać o tak nieznaczących sprawach. Jesteśmy... Jakby to taktownie ująć, powiedzmy, że brakuje nam chwilowo rąk do pracy, a pewne aspekty codziennego życia okazują się trudniejsze niż przypuszczałam. Ostrzega? Okej. Okay. Ostrzegłeś nas, więc byliśmy w stanie ocalić wiele ludzi i cennych ksiąg, nim nasz dom został zniszczony. I za to jestem ci wdzięczna. Okej. Okay. Czy to wybiło nam na piąty poziom? Nie. Na czwarty. Czemu zgromadzenie merców zawdzięcza twoją wizytę? Zapłacisz za to, mi za to życiem? O co chodzi? Dobra. Szukam człowieka imieniem Marik. Dowiedziałem się, że może przebywać na waszych terenach. A i owszem, przebywa. Jest naszym więźniem i nigdzie się stąd nie wybiera. Chcę rozmawiać z waszym więźniem. No cóż, zważywszy na to, że zapewne przysłano go, by zakończył to, co rozpoczął edykt, a ty jesteś tu po to, żeby go przypilnować, dlaczego miałabym ci na to pozwolić? To będzie krótka wizyta, poza tym jest szansa, że moja obecność rozwiąże mu trochę język. To absolutnie wykluczone. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuję, jest to, żebyście we dwóch zaczęli knąć przeciwko mnie. Teraz musisz mi wybaczyć, jestem wyjątkowo zajęta i mam coś pilnego do zrobienia. Zostaw mnie w spokoju. Nie jesteśmy bandytami. Bez względu na twoje zdanie, słuszność jest po naszej stronie, a ty stanowisz po prostu przeszkodę, która należy odsunąć siłą, jeżeli będzie trzeba. Łatwo to mówić komuś, kto głową sięga ponad regał. Jeśli chcesz walczyć, to kucnij, góro żelastwa. Grubowy Ash rozkazał mi skontaktować się z Majikiem. Stoisz na drodze armii Krosa. Ty masz swoje rozkazy, a ja mam rozproszoną grupę mędrców, których muszę zjednoczyć i którym muszę przewodzić. Wszyscy mamy swoje kłopoty i twoje, szczerze powiedziawszy, nieszczególnie mnie obchodzą. Kros wyrządził nam już dosyć szkód. Jak długo jeszcze żyją, nie pozwolę na wyrządzenie kolejnych. Możesz wściekać się ile tylko chcesz, nie będziesz rozmawiał z tym więźniem. Nie będę prosił po raz kolejny, pozwól mi wreszcie zobaczyć się z Amerykiem albo zapłacisz mi za tą odmowę. A więc jednak pragniesz zakończyć to rozlewem krwi? Niech tak będzie, przekonasz się, że mędrcy ciągle jeszcze mają w sobie moc. Straże, zostaliśmy zaatakowani. Ej no... No to tyle, jeżeli chodzi o przychylność gilii mędrców. Okej, czy możemy coś dostać za ich wrogość? Wiedzę plus 6. Magiczną pieczęć. Okej. No cóż, trudno. Dobra. Odsuńmy się trochę. Ty zwrotka zgarniesz tego gościa. Okej. Okay. Użyjmy tego nowego wybuchu. A tak, zapomniałem zmienić ci bronię. Okej, okay, fajnie. Petryfikacja, ładnie. Ciekawe, czy na długo będzie miał to petryfikację, co? Na 10 sekund. Świetnie. Dobra, no to spróbujmy ich przerazić.
A ty rzuć moc na zwrotkę. Okej, moc nas poharatali. Świetnie. To ją troszkę... tak, to ją troszkę... ogarnie na chwilę. Dobra, ty podlecz zwrotkę. Okej. No tak, powalają nas. Fajnie. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? Możemy ich zamrozić. Tak. Aha. No ty zwrotka, pozbyj się jak najszybciej tego gościa. Ty się trochę odsuń. Co ty możesz zrobić? Tak. Możesz to zrobić. Okej. Okej, spróbujmy ogłuszyć tego gościa. Okej. Co ty robisz? Co ty robisz? Czy on jest w jakimś... Tak, on jest w zamęcie. Aha. Dobra, ogłuszyliśmy tego gościa. To nam troszkę pomoże. Próbujmy użyć tej kuli ognia tutaj. Okej. Ojej. Tak. Lantrym dalej nie możemy sterować. Aha. Okej, zabiła tego gościa. To nam pomoże mocno. Może zajmij się tym najpierw. Okej. Rzućmy tarczę na Lantriego. Teraz jest dobry czas na przyspieszenie. Świetnie. Okej. Ty bij tego nadal. Okej, teraz się skupmy na tym gościu może. Okej, przy okazji ten panie. Lantry. Okej, dobra, ten padł. Teraz zajmij się nim. Kiedy jesteś w zwarciu? Nie, to się odsuń. Świetnie. Ten gość padł. Okej, oszołomy tego gościa. No dobra, może uda nam się sfortyfikować. Nie do końca. Możemy ją ogłuszyć. Okej. O, powaliła barika. Niezła. Dobra, co tu jeszcze? O! Dobra, rzućmy jeszcze raz wybuch, tylko stańmy bliżej. Okej, dobra, to ich powinno rozwalić. No i dobra. Co powiesz na to, Lantry? Chyba nie będziesz zadowolony, co?
Dobra, zaraz się zajmiemy jego zdolnościami. Ciekawe, czy dało to się jakoś lepiej rozwiązać. Nie widziałem żadnych opcji, które by na to pozwalały. Więc trudno. Okej. Zobaczmy, czy dasz nam jakoś... O, laska! Ja jakoś wyśmienita. A nie, to jest pancerz płócienny. Odbicie plus... Odbicie 2%, celność plus 4. Obrona magiczna plus 10%. Okej, myślę, że to się przyda Januszowi. Okej. Okej, to jest kaptur. Tak. Z dwa celności na pewno bardzo się przyda. Dobra. I obrona magiczna plus 10%, fajnie. Okej. Czy ty chcesz ten kaptur? Tak, masz tylko jakiś hełm lekki. Więc... Okej, on ci daje bonus do celności. No to w takim razie nie wiem, czy się opłaca. Troszkę mniej, troszkę większy mielibyśmy odzyskiwanie gotowości, ale meh. Dobra. I... Skoro już pozabijaliśmy wszystko, no to... No to bierzemy się za plądrowanie. Drzwi, a nie tylko, no, muszą być zostawione z drugiej strony. Okej. Marik. Tak, jest uwiązany. Czego chcesz? Dość już wyścierpałem z rąk tych uczonych. Jesteś stanowicielem losu od Tunana, prawda? Wszędzie bym cię poznał. Bałem się, że masz nade mną przewagę. Zdaje się na twą łaskę. Zdrać sojusz. Ty musisz być Marik, aż zlecił mi zniszczenie księżnicy, więc przyda mi się twoja pomoc, by przejść przez chórzystów. Więc grobowy aż przysłał kogoś, kto dokończy to, czego ja nie zdołałem. Wiedziałem, że nie wykonałem zadania, ale nie wiedziałem, że nie otrzymałem szansy naprawienia błędu. Trudno. Nie będę rozpaczał nad czymś, czego nie zmienię. Jeśli chodzi o twój problem, chciałbym ci pomóc, stanowicielu, ale w tej chwili nie jestem w stanie pomóc nawet sobie. Co ci się stało? Wraz ze zwiadowcami mieliśmy wejść do płonącej księżnicy. Jelena, jedna z moich najlepszych zwiadowców, musiała pracować dla szkarłatnego chóru. Zniknęła wkrótce, potem zaczęli na nas polować. Użyła naszej więzi przysięgi przeciwko nam. W ten sposób chór zdołał nas odnaleźć. Bardzo sprytny. Nie wiem, ilu schwytano, ale mędrcy złapali mnie podczas odpoczynku. Pewnie mam czuć się wdzięczny. Czekam na egzekucję, chyba że chcesz mi pomóc. Wolnij mnie, to pogadamy. Wyświadczyłbyś mi w tym prawdziwa przysługa. Jeśli martwisz się o siłków w obozie, to reszta moich zwiadowców jest w pobliżu. Mogą nam pomóc z mędrcami. Mędrcy już nie wierzą, jesteś wolny. Do Marika dołączyli towarzysze z oddziału. Dwaj wymęczeni zwiadowcy o pancerzach pobrudzonych popiołem i krwią. Pozdrawiają dowódcę skinieniem głowy. Dziwnie obojętni na jego ratunek. Marik wydaje się odzyskiwać nieco sił, ale na widok towarzyszy macha do ciebie ręką, kiedy się zbliżasz, a na jego obliczu widzisz wyraz determinacji. Dziękuję za pomoc, stanowicielu. Jestem ci zgodnie wdzięczny, że pozwoliłeś mi uniknąć haniebnej śmierci oraz porażki. Obawiam się jednak, że muszę cię prosić o dalszą pomoc, chociaż już nie jestem w stanie się odpłacić. Najpierw ty musisz pomóc mnie. Muszę się dostać do księżnicy. Powiem ci wszystko, co wiem, a proszę tylko, żebyś zrobił coś dla mnie, kiedy dotrzesz do księżnicy. Grobowy aż rozkazał mi i mojej grupie ją zniszczyć. Niestety odkryto nas i rozgromiono, ale wiem, jak bezpiecznie tam dotrzeć. Pokażę ci, którędy ominąć patrolę chórzystów po drodze do księżnicy. Wtedy musisz tylko uporać się z cenzorką, żeby wejść do środka. Strzeż się, stanowicielu, jeden z moich żołnierzy wspominał o wielkiej magicznej barierze w głębi księżnicy. Bandy cenzorki przetrząsują budynek w poszukiwaniu fragmentów jakiegoś kodu, dzięki któremu można pokonać barierę. Jeśli chcesz osiągnąć swój cel, musisz znaleźć kod przed nimi. Żałuję, że nie mam dla ciebie więcej informacji, ale mam nadzieję, że i to ci pomoże.
teraz chciałbym cię o coś prosić. Czy możesz mi powiedzieć o edykcie? Niestety nie. Wiem tylko, że cała zakazana wiedza w księżnicy musi zostać unicestwiona. Grobowy Ash uważa, że można tego dokonać przez zniszczenie cichego archiwum, ale dopóki chroni je bariera, nikt do tego nie dotrze, a przynajmniej jeszcze nie dotarł. Inaczej edykt przestałby trwać. O co chcesz prosić? Część moich zwiadowców zaprzysiężonych wciąż jest zaginiona. Dwójka była w płonącej księżnicy, a trzecia, Jelena, znajduje się w obozie szkarłatnego chóru. Chciałbym ją odpowiednio ukarać za zdradę. Równie mocno, jak chciałbym uratować pozostałych. Powiedz mi o tej zdradzie. Użyła więzi przysięgi przeciwko nam. W ten sposób chór zdołał nas odnaleźć. Bardzo sprytne. Nie wiem, ilu schwytano, ale mędrcy złapali mnie podczas odpoczynku. Trzeba ją ukarać za zdradę. Wspomniałeś o więzi zaprzysiężonych. Co to takiego? Powiem ci, ponieważ mi pomogłeś, ale zazwyczaj nie mówimy o tym poza Legionem. Zanim zostanie się zaprzysiężonym, trzeba przejść rytuał połączenia z każdym z pobratyńców. Ich uczucia stają się twoimi, ich cierpienie twoim, podobnie jak ich rozterki. Jelena użyła tej więzi, by nas zdradzić. Musi za to zapłacić. Czego ode mnie potrzebujesz? Proszę, abyś odnalazł i zwrócił mi moich zaginionych zwiadowców. Jelena musi zapłacić za swoją zdradę, a nie mogę mu pozwolić, by ktoś jeszcze zginął przez jej słabą wolę. Masz szczęście, że również mam tu sprawy do załatwienia. Poszukam twoich zaprzysiężonych. Okej. Może to nie było zbyt miłe. Dziękuję ci, stanowiciel, jestem twoim dłużnikiem. Nie będę ukrywał, że bez twojej pomocy nie wykonałbym mojej misji. Będę sławił twoje imię, póki żyję. Poczekam tutaj na twój powrót. Okej. Zaliśmy dodatkowy wpis w procesie archontów. Marek, dowódca zwiadowców zaprzysiężonych, utracił kontakt ze swoimi żołnierzami w księżnicy. Okej, coś doszło do chóru? Nie. Okej, czy Jelena to była ta dziewczyna, która tutaj stała? Już nie pamiętam. Okej, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o tą wioskę. Szkoda, że mędrcy nas zaatakowali. Uważałem ich za dosyć neutralną frakcję do tej pory. A wygląda na to, że dosyć aktywnie walczą ze wskarżonymi w płonącej księżnicy. Okej, dobra. Lantry. Kontrola życia, co ci da? Niezmyślność i stanowczość. W takim razie bierzemy zmyślność. Dalej. Doprowadzimy do maksa u niego również zmyślność i stanowczość. Ponieważ to również zwiększa jego wiedzę. A to się bardzo przydaje. Okej. I teraz ochrona. Potrzebujemy jeszcze dwóch punktów tutaj. Potężnie poprawia zdolności kontroli życia. Szybkowania, szybkość ruchu i działań. Lepsze kontrole wigoru. Broń magiczna, pancerz plus 3 magiczne. Okej, czy to już mamy? Tak, to już mamy. Znacząco zwiększa zdrowie przywrócone przez drugi oddech. Upływ czasu. Chłonięcie 1 minuta. Cel wróg przeciwko magia. Spowolnienie przez 19 sekund. Okej, spróbujmy to. Później chyba zdolności uzdrowiciel weźmiemy. Tak. Dobra, nowe główne zadanie. Głoszenie pożaru. Teraz mamy to zadanie z zwiadowcami. Okej. W takim razie bierzmy się do roboty. Ile ran macie po jednej? No więc póki co przeżyjecie. Okej, wejście do płonącej księżnicy. A właśnie, czy możemy jakoś sprawdzić treść dyktu ognia? Jeżeli weźmiemy wieżę. Edykty.
Naszym największym obowiązkiem jest ochrona obywateli naszego imperium przed wszelkimi zagrożeniami, z tym przed grozą zakazanej wiedzy. Niech ci, którzy gorączkowa pycha nakazuje gromadzenie takiej wiedzy, staną się celem naszego gniewu. Niech ognie Tyratusa buchną płomieniami i pochłaniają ich, póki zakazana wiedza znajduje się w sercu cytateli Pergaminu. Okej. Tak, do tej pory nie wiedziałem, jaka dokładnie jest treść tego edyktu. Okej, dobra. Więc może nie za bardzo przypada mi rola niszczenia wiedzy, ale myślę, że moim głównym zadaniem w tym podejściu będzie usunięcie wszystkich edyktów. Więc jeżeli to oznacza spalenie wszystkich ksiąg i pozbycie się mędrców, to znaczy, że tak się stanie. Okej, dobra. Zobaczmy jeszcze edykt kamienia. W ostatnim roku podboju, kiedy Archont Kopiec zbuntował się przeciwko władzy Hegemona, ten wydał edykt wymierzony w krainę zwaną Lazurem. Aby zachować nasz ład i obiecane bezpieczeństwo naszych obywateli, wszyscy archonci muszą podporządkować się naszej woli. Każdy archont, który odmawia złożenia właściwego hołdu, musi zostać ukarany. Dlatego też, póki zdrajca Kopiec żyje, fundamenty Lazaru pozostaną roztrzaskane i pozbawione życia. Okej. Ciekawe, czy to również przyjdzie nam się tym zająć. Zobaczymy. Póki co ruszajmy do płonącej księżnicy. No. Jesteśmy. I co my tu mamy? Płomień. To z pewnością. Okej, tam jest wejście. Zbadajmy najpierw okolice, zanim zaczniemy się kręcić wokół wejścia. Okej, chórzyści. Witamy. Dawno, dawno się nie widzieliśmy. Że wiecie co, może zajmę jakieś pozycje obronne. No i teraz z nimi pogadajmy. Podejrzany typ... pochyla się nad dwiema sylwetkami na ziemi, posiniaczoną postacią w szacie i potwornie poparzonym żołnierzem, leżącymi bez ruchu na boku. Mężczyzna otrząkuje z wyraźnym niezadowoleniem. Proszę, proszę, zdrajca we własnej osobie, jeśli czegoś chcesz, porozmawiaj z cenzorką, jest na wschód stąd, przy wejściu do ruin. Powinieneś już iść, poważnie. Nie jesteśmy z ciebie w tej chwili szczególnie zadowoleni. Świetnie się bawiliśmy oglądając chaos wywołany przez wspaniałą pieśń Siriny, a niektórzy z nas zawdzięczają jej obecności stanowiska. Kto wie, do czego by doszło, gdyby potrwało to dłużej. Okej, okay, o czym dokładnie mówi? Na rozkaz Siriny, archont pieśni, żołnierka szkarłatnego chórzu pod Cytadelą Pergaminu, spędzali czas organizując morderczy konkurs na najsilniejszych przywódców. Położyłeś kres temu barbarzyństwu dla dobra kampanii, która i bez zabijania sprawnych żołnierzy cierpiała na niedobory. Ale chyba nie ma co rozmyślać o przeszłości, chociaż nie wszyscy mogą być tacy wyrozumiali. Miej to na uwadze, kiedy będziesz rozmawiał z cenzorką. A teraz idź, póki grzecznie proszę. Okej. Okay. Pytanie. Deputacja, czy dostajemy coś za niezłomnymi? Nie, mamy już. Okej. Okay. Mamy już maksymalną negatywną reputację z nimi, więc nie musimy ich zabijać. Właśnie zapomniałem całkowicie o tej zdolności. 2 minuty ochłonięcia. Osłabienie przez 43 sekundy, ogłuszenie przez... Muszę częściej z tego korzystać, to jest zarąbiste. Co prawda ma 2 minuty, ale ogłuszenie na 8 sekund. Okej, okay, przeciwko... To jest przeciwko wytrzymałości, tak? Tak. Przeciwko wytrzymałości, więc z pewnością nada się na różnych magów, których będziemy posyłać do piachu. Stanowicielu, czy ty też przyszedłeś mnie torturować? Dobra, nie wiem o co chodzi, ale na razie ich zostawimy. Ta półka jest znacznie oddzielona od otoczenia, wejście na nią wygląda na ryzykowne. Na górze widać dziwne skalne wypukłości zapewniające magiczny charakter.
Okej. Wygląda jak coś, na co się prędzej czy później drapiemy. Okej, pancerz kamiennej tarczy. Pancerz lekki. Okej. Sam raz kiedy zmieniłem pancerz. Tutaj pojawia się upgrade. Dobra. Let's have it then. Zobaczmy. Tak, to mi da dodatkowy punkt pancerza. Dodatkową odporność. Czas odzyskiwania gotowości stracimy, ale cóż, trudno się mówi. Dodatkowe odbicie. No dobra, no to bierzemy. Ślicznie wyglądasz. Zwrotka po prostu pięknie. Okej. Okay. Jesteś trochę wrażliwa na miażdżone. Wszyscy są trochę wrażliwi na miażdżone obrażenia. 58 odbicia. Ładnie. Fajnie, że można zrobić taki build właśnie postaci bazujący bardziej na zręczności i zwinności i ta postać również będzie miała dobre statystyki obronne dzięki odbiciom. To mi się podoba. Na balne nabite są zwłoki mędrców i skóra zczerniała z gorącej magmy buchającej z otworu w pobliżu. Okej. Okay. Dobra, w następnym odcinku zapewne będziemy musieli spotkać się z tą całą cenzorką. I tak, tutaj jest cały obóz szkarłatnych. I zobaczymy, co oni powiedzą na naszą obecność. Dziwne, że jeszcze nas nie zaatakowali, ale domyślam się, że starcie będzie nieuniknione. Okej, okay. Przekonamy się o tym w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!